powiedzieć ci, kim jesteś? Za każdym razem, jak budzisz się z jakąś nową panną, chcesz zwiać. Obracasz się, patrzysz. Znowu moje mieszkanie. A ty do swojego nie wpuszczasz nikogo. Miło było, Roma. Roma jest osobą troszkę taką jak ja, czyli wiekowo taką jak ja. Myślę, że ma smutniejsze jednakowo życie, aż tu nagle spotyka na swojej drodze człowieka zupełnie innego. Co ja się tak ucieszyłam, że cię zobaczyłam? Zupełnie do siebie niepodobni ludzie, z zupełnie różnych światów, bez względu na różnicę wiekową, bo ta na pewno jest i to duża, bez względu na status społeczny, są sobie potrzebni, jest im dobrze. To był szalenie interesujący też proces w ogóle, spotkanie z Kingą i to, w jaki sposób to się potoczyło. Raz żeśmy się spotkali przed filmem i już później to już w zasadzie moglibyśmy na księżyc sobie razem myknąć, no. Wezmę cię do łóżka, nie płacz już, głuptasie. Patrz, tu jest poduszka i dla ciebie Jasiek. Wybacz! Nie! Że na go śpię. Ogrzej się na płatkach, szmatkach i różyczkach. Tu, gdzie sny są moje, będzie i muzyczka. Wybacz, że na go śpię. To jest opowieść o współczesnych ludziach, którzy poszukują swojej tożsamości. A że przy tym jeszcze śpiewają i tańczą, to nie jest nic tak nienormalnego. Popatrzcie na siebie, jak stoicie w łazience rano i sobie śpiewacie.